Tak kontynuując temat ostatnich słów znanych osób, myślę, że można z czystym sumieniem polecić powieść dla młodzieży Szukając Alaski Johna Greena. O co chodzi z ostatnimi słowami? Główny bohater tej powieści, Miles, kolekcjonuje ostatnie słowa znanych osób, zapamiętuje je w jakiś taki sposób, są dla niego istotne. Jest to pewna cecha, która go odróżnia od innych rówieśników. Jest to jego hobby. Jest to powieść dla młodzieży, w której przeplatają się różnego rodzaju wątki związane z inicjacją młodych ludzi. Czyli mamy tutaj i używki, i pierwsze miłości, i pewnego rodzaju związki z tym, co niebezpieczne i z tym, co trudne. Natomiast myślę, że każdy młody człowiek i też każdy wrażliwy dorosły powinien tę powieść przeczytać. Także dlatego, żeby może zrewidować swój stosunek do młodych ludzi i też zobaczyć, że literatura może służyć różnym rzeczom, może też służyć mierzeniu się z tym, co dla młodych ludzi ważne, ale też trudne. Mówi się, że najłatwiej zniechęcić młodego człowieka do czytania książki przez to, żeby mu ją polecić, więc ja zdecydowanie odradzam czytanie tej książki. A nie taka dziewczyna? To też smutna. Właściwie mamy tutaj dwie książki, które wydaje się, że nie łączą się ze sobą, ale moim zdaniem mają pewne punkty wspólne. Nie taka dziewczyna Leny Dunham. Lena Dunham to jest amerykańska pisarka, reżyserka, która stworzyła, napisała i reżyseruje i też grała główną rolę w serialu Girls, emitowanym przez HBO. Natomiast Małgorzata Halber, autorka Najgorszego Człowieka na Świecie, była prezenterką Viwy, jest dziennikarką muzyczną. I są to książki dwóch młodych kobiet. To znaczy dzieli je bardzo wiele i poza tym, że obie są młodymi kobietami, niewiele łączy tak naprawdę. Natomiast piszą o tym, co je spotkało, o tym, jakie miały przeżycia i jakie doświadczenia. I porównanie tych książek jest dosyć ciekawe o tyle, że bardzo wyraźnie wychodzą tutaj nam różnice jakby w znaczeniu środowiska w życiu każdego człowieka. To znaczy Lena Dunham jest kobietą, która pochodzi z klasy średniej. Studiowała w bardzo małym koledżu amerykańskim, który jakby znany był z pewnej otwartości myślenia. I to też widać zarówno w sposobie mówienia o sobie, jak i w samym serialu i w tym, co Lena robi. Natomiast pisze o swoich doświadczeniach związanych z tym, jak dojrzewała, jak wyglądało jej życie jeszcze na studiach, jakie zawierała przyjaźnie, jakie lektury były dla niej istotne. I poza jakby taką otoczką, powiedziałabym, obyczajową, tak? Daje nam ta książka na pewno wgląd w pewne środowisko i w amerykańską kulturę, także popularną, której rys tutaj znajdziemy. To jest istotny sposób, w jaki ona o sobie mówi, który jest pełen autoironii. Jest to książka prześmieszna, w której znajdziemy na pewno dużo opowieści o sytuacjach, które były dla samej bohaterki żenujące, których się powinna wstydzić, natomiast mówi o nich bardzo otwarcie. I podobny rys znajdziemy u Małgorzaty Halber. To znaczy jakby ciężar tematyczny jest trochę inny, dlatego że Małgorzata Halber pisze o swoim uzależnieniu i o tym, jak odkryła, że jest uzależniona i z tego uzależnienia wychodzi, natomiast sposób pisania pełen autoironii, błyskotliwych uwag i takiego celnego spojrzenia i zmysłu obserwowania rzeczywistości jest wspólny. Rzeczywistość u Halber jest trochę inna, bo tutaj mamy środowisko warszawskiej, powiedziałabym, inteligencji, osób, które pracują w mediach czy w korporacjach. I obie te książki też dają nam pewną odpowiedź, czy pewien opis współczesności. To znaczy tego, jak być może trudne są relacje międzyludzkie, jak trudno nam
ze sobą rozmawiać, jak pewne rzeczy ukrywamy albo staramy się ukryć, a są dla nas najważniejsze. I jak to, co staramy się ukryć, wychodzi na jaw w najbardziej zaskakujących momentach. Także obie te książki na pewno są godne uwagi i godne czytania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych literaturą do korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, a już za tydzień kolejny odcinek kanału Bookmacher. Serdecznie zapraszamy.